Super Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Mój dzisiejszy gość jest prezesem zarządu spółki Infinity Plus. Od 2008 roku prowadzi agencję reklamową, która pomaga wizerunkowo mieć możliwie najlepsze materiały oraz dawać trafione prezenty biznesowe. Witam bardzo serdecznie. Wojciech Wrociński witam. Jest moim gościem. Cześć Wojtku. Cześć, bardzo mi miło. Gadżet. Jako budowanie wizerunku, od tego chciałbym zacząć. Jak można go wykorzystać? Wiesz co, tak naprawdę zależy od tego, jakie będą odpowiedzi na pytania, które zada się w trakcie rozmowy, bo mam wrażenie, że to, co będziemy prezentować komuś, to zależy od dla kogo to jest, na jaką okazję, dla jakiej firmy, i w tym momencie, w trakcie rozmowy jesteśmy w stanie wyciągnąć tyle informacji, żeby przygotować najlepsze możliwe rozwiązanie. Czyli tak naprawdę szyjesz gadżety na miarę klienta. To nie jest tak, że ktoś przychodzi do ciebie, a ty mówisz, dobra, pani Mario, długopisiki, kalendarze i będzie pani miała super gadżet. Wiesz co, dla wielu osób długopis czy kalendarz jest jak najbardziej ok. Tylko pytanie jest, czy potem on będzie używany. I faktycznie, coś co ja uwielbiam w swojej pracy, to jest kwestia kreatywności. Nawet ten długopis, czy smycz, czy pendrive może być w taki sposób zrobiony, żeby był od serca, w taki sposób, żeby przybliżał te osoby, które mają dostać i od których otrzymują te prezenty. No to w takim razie porozmawiamy o najbardziej oryginalnych gadżetach, które wyprodukowałeś do tej pory. Wiesz co, zastanawiałem się nad tym pytaniem, bo tych gadżetów było dość sporo, ale z takich rzeczy, które przyszły chociażby dzisiaj do mnie, to wspomnienie notesu gwiazd, gdzie współpracowaliśmy z jednym z magazynów biznesowych i robiliśmy prezenty, takie notesy, które były totalnie ekskluzywne, były w pięknym opakowaniu, były spersonalizowane, bo hasło Inspired By, i jak widziałem, jak gwiazdy się cieszą z tych prezentów, to serce rosło. I jestem w ogóle... Czyli jeszcze przepraszam, że przerwę. Spersonalizowany notes to taki, gdzie jest na przykład imię i nazwisko tej osoby, tak? Tak, dokładnie. Imię i nazwisko, albo na przykład też może być też przesłanie, które właśnie wiemy, że na przykład ktoś lubi jakieś, nie wiem, przysłowie, motto życiowe, i w tym momencie takie coś dodajemy i ktoś wie, że ktoś pomyślał o tej osobie, wie, że ten prezent nie jest jakby masowy. Inne przykłady? Wiesz co, inne przykłady, ja tak sobie pomyślałem, jak ostatnio robiłem na przykład taki bidon z napisem Wiktoria. To jest akurat dla mojej córki, gdzie po prostu wiedziałem, że ona będzie się cieszyła. Czy też jak robimy teraz program Dobrze, że jesteś, i jest design by reklamowy gadżet. O, odzywa się mój pies. Też chcę się udzielić na wywiadzie. To myślę, że tego typu rzeczy są... Ja jestem zwolennikiem rzeczy praktycznych, użytecznych i które nie wylądują w koszu, a mogą być bardzo kreatywne, nie wiem, jak płyty winylowe, które wyglądają i są w CD, ale są winylowe i ściągaliśmy kiedyś je z Wielkiej Brytanii. Różne urządzenia, których nie było jeszcze w tamtych czasach, a teraz to jest coś normalnego, ale jestem zwolennikiem tego, żeby to było użyteczne, żeby komuś się to przydało. A jak wygląda praca z tobą? To jest tak, że klient przychodzi i mówi, panie Wojtku, pan coś wymyśli. Czy może to jest tak, że siadacie razem i po prostu powstaje burza mózgów, w których kreujecie? Rozumiem, że podczas takiej rozmowy ważne też jest, ile klient ma budżetu, aby przygotować coś oryginalnego. Wiesz co, to zależy tak naprawdę od sytuacji i od tego, co klient potrzebuje. Najbardziej kreatywne rzeczy powstają właśnie, kiedy spotykamy się ze sobą, kiedy siadamy, mówimy, jakie jest wydarzenie, jaki jest cel tego wszystkiego, i w tym momencie, jeśli określimy strategię, no to możemy dopasować materiał. I na podstawie tego, że ja trochę jak obwoźny handel czasami wyglądam, mam kilka toreb związanych z prezentami, niczym Święty Mikołaj czy Gwiazdor u nas w Wielkopolsce, to pokazuję, mówię rzeczy, które mi się sprawdzają i w które wierzę, i patrzymy, co pasuje też do wizji klienta, i wtedy dopasowujemy możliwe najlepsze rozwiązanie. Jak stworzyć coś z niczego?
Trudne pytanie. Trudne i łatwe, bo tak naprawdę wydaje mi się, że trzeba mieć serce. Serce do tego, co się robi, wierzy się w to, co się robi. I to powoduje, że jest to nasze. I przyznam, że oprócz tego serca jest dużo pracy potrzebnej, dużo wytrwałości. Wytrwałości do tego, żeby przy wszystkich trudnych sytuacjach znaleźć energię do tego, żeby działać dalej. Działasz także w organizacjach biznesowych. Jakich? W wielu organizacjach mam przyjemność być członkiem, między innymi partnerskie kluby biznesów, które działają na terenie całej Polski, Wielkopolski Klub Kapitału tutaj w Poznaniu, w Lewiatanie, w Early Warning Europe. To są organizacje, które mogę polecić z całym sercem. O, jeszcze Marka jest kobietą. To jest klub dla kobiet, ale ja jestem jednym z panów, który się angażuje. Jak również też organizacje kobiece, które też wspieram, bo ja wierzę w to, że można współpracą wiele rzeczy zdziałać. Myślę, że w tego typu organizacjach... O, i jeszcze w wolnym czasie Toastmasters International, gdzie uczę się przemawiać publicznie. Cały czas uważam, że to jest pole do rozwoju i świetne miejsce dla mnie, jak również dla innych osób, które potrzebują występować publicznie, czy nawet po prostu komunikować się między sobą. Jak radzić sobie w kryzysach? 2020 rok, kryzys koronawirusa pokazał, że trzeba być mocno elastycznym. Masz jakiś sposób na to? Cały czas go szukam. Powiem tak, no. Jeżeli nie masz wpływu na rynek, to miej wpływ, działaj na to, na co masz wpływ. Ja musiałem w tym roku podjąć trudne decyzje związane z ludźmi, bo wiedziałem, że będzie ten okres dość trudny i cały czas szukam rozwiązania, tak żeby po prostu to było możliwie najlepsze. Najlepsze dla mnie, jak również dla firmy. Jak możesz nam pomóc? Jak mogę wam pomóc? Myślę, że z jednej strony mam mnóstwo kontaktów, mnóstwo świetnych ludzi wokół siebie, jestem za to niesamowicie wdzięczny. Z drugiej strony chętnie udzielam się w rzeczach, które są związane z działalnością charytatywną. Z trzeciej strony gadżety reklamowe, jak najbardziej prezenty dla firm, pomaganie, kreowanie czegoś, co jest po prostu od serca, które co będzie po prostu docenione przez osoby, jak również też projekty graficzne, strategie marketingowe oraz od niedawna też wspieram zespół konsultingowy, gdzie przychodzimy do firm i patrzymy, co można jeszcze usprawnić. No to jeszcze krótko o twoich wywiadach, bo one są dość takie, no powiedziałbym, niecodzienne. To znaczy gość wytłumacza, co chodzi. Wymyśliłem sobie, dobrze, że jesteś. To jest hasło, które ma nieść jakby taką cegiełkę wdzięczności. Wdzięczności za to, że ktoś jest dla nas bardzo ważny i ktoś coś dla nas dobrego robi w życiu. I ja sobie wymyśliłem, że jako osoba prowadząca zaprosiłem tylko pierwszego gościa, a następną osobę i kolejną zaprasza gość, który jest aktualnie. Z takim przekazem dobrze, że jesteś, przekazem wdzięczności i chciałbym po prostu rozmawiać z ludźmi o tym, że świat jest dobry. Świat jest dobry, pełen wdzięczności, pełen wartości, pełen autorytetów, tak żebyśmy mogli siebie nawzajem budować. I żeby to nie były frazesy, tylko po prostu faktycznie, żeby budować coraz bardziej świadome społeczeństwo ludzi i pokazywać trochę przeciwwagę do tego, co jest pokazywane w mass mediach czy w internecie w wielu miejscach. Dobrze, że jesteś, Wojtku. Dobrze, że jesteś, Tomku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tak, bardzo dziękuję ci za rozmowę, wszystkiego dobrego, niech się rozwija jak najbardziej oryginalnie. A to wiesz co, to jeszcze może zrobimy taki case'ik, bo ja ostatnio wyprodukowałem magiczne pudełko. To możesz mi powiedzieć jako specjalista, czy to jest dobry pomysł na gadżet. Wrzuciłem do niego wszystkie moje książki, które miałem, płyty CD i DVD, magnes i wszystkie moje szkolenia na pół roku z dostępem. I pomyślałem sobie, że
wypuszczę 240 numerów, każde pudełko jest numerowane i jest tylko 240 takich pudełek. I biznesowo sobie rozwiązałem to tak, że ono kosztuje 102 zł, czyli nieduże, ale jest dużo w środku. Natomiast w przyszłym roku, jak będzie kolejne magiczne pudełko z kolejnymi książkami, to ci klienci, którzy kupili pierwsze pudełko, będą mogli kupić z tym samym numerem. I taką sobie grę trochę zrobiłem też. Co myślisz jako specjalista? Myślę, że super, bo w tym momencie masz wrażenie, że masz coś wyjątkowego, a dwa, że jest możliwość kontynuacji, no marketingowo, sprzedażowo genialne. Bardzo mi się to podoba, a dwa, że jak jeszcze to pudełko będzie można używać w późniejszym czasie, to jest dodatkowy atut. No ja myślę, że przez to, że ono ma fajny wydruk, co prawda jest moja twarz, ale to chyba promocyjnie dobrze, bo nawet jak będzie wykorzystywane gdzieś tam na inne rzeczy, to będzie mnie widać. Chociaż wiesz co, jak się ułoży coś na tym pudełku, to napisałem pozytywna wibracja, to a propos haseł, które mówisz, dobrze, że jesteś, i otwartość na ludzi, a jak się otworzy, to jeszcze jest ciekawość świata. Więc no tak sobie pomyślałem, żeby było trochę fajnych rzeczy. Czyli co, akceptujesz jako specjalista od takich rzeczy? Jak najbardziej, podziwiam i trzymam kciuki. Niech się sprzedają, a dodatkowo myślę, że to jest coś, co ludzie szukają wartości dodanej. Nie tylko chcę herbatę, tylko chcę herbatę pyszną. Chcę dostać książkę, chcę dostać wartość, ale w lepszym opakowaniu. Gratuluję. Dziękuję. No to mam nadzieję, że za chwilę zgłoszę się i coś wymyślimy do przyszłego pudełka na przyszły rok razem. O, super, to jest myśl. Super. Bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dziękuję dla ciebie również. Pozdrawiam. Pozdrawiam.